Przyjechali goście do domu, zaproście. Z prowiantem małym, nie? A, witamy, witamy tego pana. Pozdrawiam. Jakby ktoś wizę potrzebował, to tutaj proszę się zgłaszać. Będziemy jeszcze o tym nagrywali, rozmawiali na pewno. Przyjechali goście do domu, zaproście. Ten pan się również przyczynił do tego składu tutaj. Może nie mamy jeszcze tak dużo, ale no, kiedyś było więcej. A to mój rower przy okazji wam pokazuję. Chiński. Przyjechali goście. Co mówisz? Na nagrywanie masz teraz ten ochotę. No, no, filmy zawsze nagrywam, nie? Nie, no, ostatnio przez tą ogórę. A, to wiesz co, ostatnio, no to dzisiaj nie nagrywam, dzisiaj cię nagrywam. Część lodówki wkładamy chyba, nie? No, już są piwa w lodówce, ja kupiłem, nie? I flachę w lodówce włożyłem absolutnie. Bo ja kupiłem takie... O, dzindzio. Najlepsze. No, to takie a la whisky, a la gorzka żołądkowa, nie? Tak, tak. A to od razu naszym widzom pokażę. Mamy nowy nabytek do naszego vlogowania. Mikrofonik, audiotechnika. Wzmacniacz. 1200 zł nas kosztował, chłopie. Co mamy na stole jeszcze? Oprócz tego dwa nowe powerbanki. Nie powerbanki, co ja mówię. Te, jak to się nazywają? Dyski zewnętrzne. Dyski, tak. No. Trochę się za nagrywanie wzięliśmy i... No i to tak to wygląda. To przy tej okazji wam pokażę coś jeszcze. Mam taką maszynę, że po imprezie jak zostanie żarcie, to tutaj mam zgrzewarkę. Jak to się mówi, na podciśnienie próżniową, tak? Próżniowe opakowanie, nie? Po imprezie żarcie mi zostaje, czy gdzieś sobie jadę, mogę sobie przygotować kanapeczkę, to jeszcze od naszego mikrofonu. Tak jak tu widzicie. Taka moja łapka na muchy. To już ciekawa sprawa. Nowy, ale chujowy ten ekspres taki do kawy mały. Maszynka do pieczenia chleba. Mały piekarnik, bo tam mamy jeszcze duży, kupiliśmy duży, duży piekarnik. Coś, czego może dawno nie widzieliście. Syfon do wody sodowej. Mamy naboje, a tu jest ten duży piekarnik taki. Taki wielki na wewnątrz ruszt. Także sobie tutaj kurczaki pieczemy, czy coś. Taki ruszt obrotowy. Naboje, kto pamięta, do syfonu. Dają. Tutaj moje do parzenia herbaty. Taką fajną tutaj sprężynkę. Fusy nie wylatywały. Chciałem się super, można umyć. Patelnia z Polski, bo takiej tutaj nie dostanę. Cygańska. Sól z Kłodawy. Nie ma antyzbrylacza, więc strasznie wodę ciągnie. Idę do naszego gościa. A, to jeszcze nasza półeczka z alkoholami mogę wam pokazać. Mario przyjechał, pod spodem damy linka pod filmem. Jeżeli ktoś potrzebuje wizę biznesową, czy jakiekolwiek tam wizy do Chin, Mario się tym zajmuje zawodowo. Tutaj obsługuje ludzi, Polaków mieszkających. Głównie roczne. Polaków mieszkających w kantonie, mogę polecić. Naprawdę dużo osobom już pomógł. Ceny ma, że tak powiem, aż sam mówię, że za niskie. Taka prawda. No ale ma pewnie klientów dzięki temu i jakoś to się wszystko kręci, składa mu się. Także jak coś, link będzie pod spodem, pod tym filmem. A my już sobie osiadamy. Jeszcze coś później dzisiaj dogramy. Może będzie wesoło, bo z Marią jest zawsze wesoło. Ale człowiek też poważny, ma jakieś sprawy. Przyjeżdża często do Chin, mieszkał w Chinach. Dobrze reklamuję, panie Mario? Sama prawda. Sama prawda, sama nie? Prawda, wizy załatwiamy, nie ma problemu, nie? Nie ma żadnego problemu. Nie ma żadnego problemu. Dobra, to tyle. To nasz balkonik, bo tutaj palimy. I widok z balkoniku. Już się odpaliło trochę świateł. Mamy na dole, widzicie, niebieski basen, ale w basenie jeszcze wody nie ma. Jeżeli już nic nie dogramy, to żegnam. A jeżeli jeszcze coś dogramy, to czekajcie na update.
Witam wszystkich. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wizą roczną do Chin, ponieważ oczywiście każdy wizę dwukrotną lub jednokrotną może otrzymać bez żadnego problemu. Jeżeli ktokolwiek z Was jest zainteresowany wizą roczną na pobyt w Chinach i posiada już wcześniej jakieś wizy do Chin w paszporcie swoim wbite, także może się ubiegać o wizę roczną za moim pośrednictwem. Procedura wygląda tak, że jeżeli jesteście w Polsce, wysyłacie paszport na adres wskazany przeze mnie. Czas dostawy paszportu do złożenia jest w każdy poniedziałek, środę, czwartek. Ktoś ode mnie lub ja osobiście składamy paszporty w konsulacie. Następnie tydzień oczekiwania, jeżeli ktoś chce szybciej, jest tryb przyspieszony, który jest do 4 dni. I następnie po odbiorze wizy wysyłam bezpośrednio na adres wskazany przez Państwa kurierem. Do tej pory chciałem się pochwalić, że mam 100% skuteczności, że nikt jeszcze z osób, która chciała uzyskać wizę roczną, nie dostał odmowy. Tylko tak jak mówię, trzeba spełnić wymagania. Trzeba mieć w paszporcie przynajmniej 3 wizy lub jedną wizę turystyczną i jedną wizę biznesową na 2 wjazdy. Jeżeli ktoś ma jedną wizę turystyczną, czyli pierwszym krokiem będzie złożenie dokumentów i uzyskanie wizy biznesowej, i to będzie wiza biznesowa za pierwszym razem na 2 wjazdy. I później już po tych 2 wjazdach możemy się starać o wizę roczną, która będzie ważna przez rok i jest nieograniczona ilość wjazdów. Mario, przepraszam Cię, myślę, że troszeczkę zagmatwaliśmy. Po prostu Ty załatwiasz wizy na tych jakby realiach, które tutaj konsulat proponuje, konsulat chiński. Konsulat chiński. I teraz chciałbym powiedzieć, jeżeli ktoś nie ma tych wiz, o których Ty mówiłeś wcześniejszych, to też to jest jakby procedura, o którą można u Ciebie załatwić i w przyszłości mieć tą wizę. Oczywiście. Czyli jakby jak ktoś zaczyna od początku i nie ma tych wiz, o których Ty powiedziałeś, że wymagane, no przecież dużo z naszych widzów nie będzie miało tych wiz, no to myślę, że Ty też możesz pomóc i zorganizować, powiedzmy, jakby przypilnować, zorganizować, podpowiedzieć, że trzeba wpierw to załatwić, później masz to, później masz to, później masz tam to. Myślę, że taki serwis też robisz. Oczywiście, zgadza się. Jeżeli ktoś nie ma żadnej wizy, może się ubiegać o wizę turystyczną. To jest pierwsza wiza, bo innej za pierwszym razem nie otrzymacie Państwo. Wiza taka jest po kosztach konsularnych plus moja prowizja, która jest bardzo niska. Dla osób, które już powiedzmy są zainteresowane typowo wizą roczną, także pewnie znają koszty, jakie są koszty uzyskania takiej wizy tutaj, będąc na miejscu, to jest w przeliczeniu na polskie złotówki około 3 do 4 tysięcy złotych i dodatkowo jeszcze potrzeba wyjechać z tego kraju, czyli z Chin, gdzie trzeba tak samo posiedzieć ponad tydzień czasu i oczywiście trzeba zakupić bilet, na przykład do Malezji, wynająć hotel tam, co to są dodatkowe koszty, które są tak samo niemałe. Cena za wizę roczną, jeżeli ktoś nie chce wyjeżdżać z Chin, jak ktoś jest tutaj na miejscu, to jest 1000 zł. Jeżeli ktoś jest w Polsce i ktoś się stara o wizę uzyskania wizy rocznej już na miejscu, jest 750 zł. Jeszcze takie pytanie jest do Ciebie. Czy załatwiasz wizy pracownicze, studenckie, turystyczne? Jak to wygląda? Bo mówiliśmy wcześniej o wizie biznesowej. Tak, wcześniej mówiono o wizach biznesowych i turystycznych. Oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w złożeniu dokumentów na wizę pracowniczą, też nie ma z tym żadnego problemu, tylko że już organizacja całej dokumentacji jest po stronie osoby, która jest zainteresowana składaniem wniosku na taką wizę, ponieważ ja już nie mam możliwości pomocy w uzyskaniu wszystkich dokumentów potrzebnych do złożenia takiego dokumentu. No tak, ponieważ wiza pracownicza i studencka, no to tutaj komplet dokumentów jest w gestii chińskiej, po stronie chińskiej, także Ty tutaj byś tego nie mógł zrobić. No tak. A wiza turystyczna, no to po prostu ktoś sobie tam składa, nie? Dokładnie. Wiza turystyczna to po prostu, powiedzmy, za już jakąś kwotę, w zależności od tego, kto jest z jakiego miasta w Polsce, no to już indywidualnie będziemy się do... Tak, to już jakaś mniejsza... Tak, zdecydowanie. Tak. Co jeszcze? Mamy tutaj taki bonus, jakby ktoś chciał wizę tą biznesową. Tak, to na hasło raport z Państwa środka 30 zł zniżki. Fajnie, dziękujemy. Czyli jak tutaj z Mario się będziecie kontaktować, link jest pod filmem. Mówcie, że jesteście od raport z Państwa środka i 30 zł zniżki. Pozdrawiam wszystkich widzów kanału Raport z Państwa środka i zapraszam do subskrybowania. Fajnie, dziękujemy, również namawiamy i zapraszamy. Pozdrawiamy, cześć. Cześć.
Mario pobiegł do sklepu po fajki, a my zamówiliśmy sobie chińskiego Ubera, czyli Didi Dacze, taka Honda. Jedziemy na miasto. Na nasze miasto, na nasze tutaj centrum. Jedziemy tym naszym Uberem z Mariem na dzielnicę, którą ja nazywam Stara Nansza, bo to są stare bloki, stara dzielnica. Co dzień mamy? Środę, nie? Czy wtorek? Czy wtorek, środa? Nie, wtorek. No, w sumie tak, jeszcze Mario, dzień ci wypadł. Hajżyzo. Także zobaczycie, jak we wtorek się kręci w Chinach. 65 km od centrum.山西小吃 西北饺子馆 mówiliśmy rołdziamo, to ostatnio zamawialiśmy też tam gdzieś z Albertem. No to zjemy sobie po dwa takie placki i jeszcze coś sobie domówimy zaraz. To nasze placki tak się robią. Zobaczcie. A my z Mario usiedliśmy sobie na zewnątrz. Tutaj macie jeszcze habaninkę, boczek. A my z Mario usiedliśmy na zewnątrz, wzięliśmy absoluta z domu, miałem zamrożonego. Mario popija, to sobie wziął Sprite, a ja nie popijam. Nie, co mieliśmy? Absoluta, no. Absolutnie. Absolutnie. Dokładnie. Jak Mario, kręci się tutaj, czy się nie kręci w tych chwilach? Tutaj się kręci, mogę wam powiedzieć wszystkim, jak od poniedziałku do niedzieli kręci się tak samo. Czyli zawsze jest bardzo dużo ludzi i warto odwiedzać na pewno. Nie tylko Chiny, a jak nie możecie przyjechać do Chin, to odwiedzajcie raport z państwa środka. A te placki ostatnio wam pokazywałem gdzieś. Widzicie, troszeczkę zupy jest dodanej, także no, był taki troszeczkę bardziej niesuchy. Walka z otwarciem. Mario, dajesz radę czy nie? No, straszne amatorstwo widać, wychodzi. Do tej strony może. Jest nas dwóch, trzy kieliszki, bo chcemy też tutaj szefa poczęstować. Dajesz, zdążyłeś. Okej. Szaleńcia. Uda. Nie da. Nie masz bej fan rynku. Sześć nie idzło na mechał CD. Sześć. Także wstaliśmy, toast. Chyba. Sześć.